Dziwna, szczególna, wyjątkowa ta trzecia niedziela Wielkiego Postu w tym roku. Wyjątkowy i szczególny jest ten czas przygotowania do świąt paschalnych, który przeżywa Kościół świat. Także znosząc na sobie ból, trwogi, choroby, epidemii, jesteśmy tutaj jako malutka cząstka, malutka reszta Izraela. Myślę, że wielu ludzi także sercem, pragnieniami, modlitwą łączy się z nami. Łączy się z nami przede wszystkim Chrystus i wszyscy święci w niebie, którzy nas dzisiaj zapraszają, żeby poprzez tę liturgię odzyskać prawdziwy odpoczynek, wytchnienie, ulgę, pokój, którą przynosi oparcie się o Chrystusa zmartwychwstałego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliże pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, ale kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu. A do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kochani, jesteśmy teraz w szczególnym czasie. Cały świat prawie, w przeważającej większości w tej chwili, nasz kontynent Europa jest zaatakowany przez choroby. Wydaje się, że
wirus stawia teraz warunki ludziom, że nie ma sposobu na jego inwazyjną, przemożną siłę, z którą idzie jak taran, powodując epidemię, pandemię. Czy w takim razie Kościół dzisiaj zostaje bez słowa? Czy dzisiaj Kościół zostaje bezbronny? Czy my jako Kościół zostajemy bezbronni? Słyszymy w tych dniach bardzo dużo słów, które są słusznych słów, ważnych słów, które są wypowiadane. Te słowa są wypowiadane przez ludzi, którzy się znają na rzeczy. Są ratownikami, są wirusologami, są lekarzami. Chwała tym ludziom, którzy w tej chwili w sposób niezmordowany są zmęczeni. Prawdopodobnie są obolali. Wielu z nich ryzykuje także, że zostaną zarażeni, że się zachorują. Służą, pomagają, opiekują się chorymi. Bardzo im za to dziękujemy i prosimy, żeby Bóg im błogosławił za to stokrotnie. Każdemu, kto w tej chwili przychodzi z pomocą drugiemu człowiekowi. Natomiast też dostajemy wiele takich słów w tych dniach, jeśli chodzi o nasz sposób życia, funkcjonowania codziennego w rodzinach, w zakładach pracy, na uczelniach, w parafiach, w kościele. Jest wiele słów, które rad, które są wypowiadane. To są rady, słowa typu takiego funkcjonalnego. Można zastanawiać się, czy należy trzymać kościoły otwarte, czy zamykać, czy należy odprawiać msze święte, czy zaprzestać, w jaki sposób się poruszać, w jaki sposób się zachowywać, żeby zachowywać standardy higieniczne. To są słowa funkcjonowania codziennego. To są słowa słuszne, właściwe, które są potrzebne do tego, żebyśmy sobie na co dzień dawali radę z wyzwaniem. Ale jest coś więcej. Potrzebujemy jeszcze innego słowa. Potrzebujemy słowa wiary. Ten wirus, kiedy zaatakuje człowieka, to atakuje jego system oddychania. Pozwala nam tym bardziej w tej chwili odkryć, że człowiek jako organizm, jako byt biologiczny potrzebuje do życia ozonu, przepraszam, tlenu. Potrzebuje oddychać. Ciało nasze potrzebuje oddychać, ale także duch potrzebuje oddychać. Także duch potrzebuje żyć. I duch człowieka, serce ludzkie potrzebuje innego tlenu, potrzebuje innej pomocy. Potrzebuje słowa Boga, słowa wiary. Wiara bierze się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest słowo Boga. Dlatego my tym bardziej w tej chwili jako Kościół potrzebujemy odkrywać, czy Bóg nieustannie, codziennie nam daje słowo życia. Słowo, do którego musimy przylgnąć, w które potrzebujemy się wsłuchać. Co Bóg chce nam powiedzieć? W jaką stronę Bóg nas prowadzi? Mam wrażenie, że ten wirus jest jednym wielkim aparatem rentgenowskim. Pokazuje nam przede wszystkim, co jest w naszym sercu. Jesteśmy społeczeństwem dobrobytu. Społeczeństwem, którego nikt nie przygotował na trudne momenty. Nie umiemy walczyć, dlatego bardzo łatwo jest zareagować lękiem. Poddać się pandemii lęku. Będziemy się wszystkiego bać. Musimy bardzo uważać, bo niewiele potrzeba, żeby zacząć jeden drugiego traktować, jakby był wirusem. To jest czas próby. Dlatego my jako Kościół, nawet jeśli w tej chwili poddajemy się słusznie regułom pokory, pokorny respektuje fakty. Fakty są takie, że żeby zwalczyć tego wirusa, potrzebujemy zastosować między innymi środek autoizolacji. Zamknięcia się w mieszkaniach, w domach, funkcjonowania na zewnątrz jak najmniej, jeśli tylko konieczne. Jeśli ktoś też ma jakiekolwiek objawy, choćby nawet przeziębienia, nie narażać innych ludzi na kontakt. Ktoś przyjechał z zagranicy, nie narażasz innych na kontakt. Respektujesz to, że to jest czas, żeby zaakceptować cztery ściany, żeby zaakceptować pustelnię.
Zobaczcie, ile nerwic jest w nas, jak trudno nam znosić samotność, jak trudno nam znosić to, że nie możemy być, wyjść na zewnątrz, nie możemy być praktyczni. Pomyślcie, że co znoszą w tej chwili nasi bracia, siostry w Hiszpanii czy we Włoszech. Jestem nieustannie w kontakcie z nimi. Nie mogą wychodzić na zewnątrz. Tam ludzie umierają każdego dnia, ponad 100 osób. W tej chwili zachorowało w diecezji Bergamo kilku kapłanów. Jest bardzo dużo. Powiedzieli mi, w Lombardii ponad 70 lekarzy zachorowało. Oni się boją. Nie wiedzą, co zrobić. Więcej ludzi umiera z innych powodów niż wirus, dlatego że służba zdrowia nie jest w stanie przyjść z pomocą osobom, którzy zapadają na niewydolność serca, jakiekolwiek inną słabość, niewydolność. Ta sytuacja nas stawia w położeniu kruchości. Dlatego dzisiaj Kościół potrzebuje odkrywać Słowo Boga. Co Bóg nam mówi każdego dnia? Dzisiaj co nam Bóg mówi? Dzisiaj Bóg nas, jesteśmy w trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Bóg dzisiaj nas wzywa do przygotowania Paschy. Jesteśmy wezwani do Paschy. Co to znaczy Pascha? To znaczy, że Bóg nas przygotowuje do tego, żebyśmy mogli przygotować się na przejście Boga, na Jego interwencję, Jego działanie, spodziewać się tego, oczekiwać tego, z oczami utkwionymi w Niego. Wielu Izraelitów, kiedy słyszało Mojżesza, który ich wzywał do przygotowania się na przejście Boga, odnosiło się do Niego z niedowierzaniem, z ironią, drwiną. Tak samo może być i dzisiaj. Ale ważne jest, że przed nami jest Pascha, czyli przejście Boga. Gdyby to był 2019 rok czy 2018 rok, to byśmy spokojnie jeszcze wiedzieli, że mamy 4 tygodnie. Że za 4 tygodnie dopiero będzie Wielkanoc, a wcześniej będzie Wielka Sobota i Wielki Piątek. Tym razem jest zupełnie inaczej. Znajdujemy się wobec ludzkiego lęku, bólu. Być może wielu ludzi cierpi, bo ma swoich najbliższych w szpitalu, nie mogą się do nich zbliżyć. Opowiadają moi przyjaciele z Włoch, że w tych dniach tam w szpitalach wiele starszych osób umiera. Umierają w samotności. Ostatni raz widzieli swoich bliskich wtedy, kiedy służby sanitarne ich zabierały z domu. Nie mogą się nawet pożegnać z najbliższą rodziną, z dziećmi, wnukami. Pogrzeby odbywają się przy 2-3 osobach tylko, nie wolno więcej. Takie są rygory sanitarne. Trwa walka, trwa wojna. Kościół już wszedł w Wielką Sobotę. Już jesteśmy wezwani do tego, żeby przeżywać Wielką Sobotę. Co to jest Wielka Sobota? To jest czas czuwania. To jest zetknięcie się ze swoją własną kruchością. Z doświadczeniem, tak jakby Bóg milczał. To jest konfrontacja ze swoim własnym lękiem. To jest konfrontacja z bólem. Pascha, do Paschy chrześcijanie przygotowują się poprzez tak zwane prawdy ostateczne. Co nas czeka? Śmierć, sąd, piekło bądź niebo. To jest czas wezwania do nawrócenia, do zajrzenia sobie w głąb własnego serca. Gdzie jesteś? A gdyby dzisiaj Chrystus przyszedł po ciebie, w jakim położeniu by cię zastał? Jesteś gotowy? Zobaczcie, nie myśleliście o tym? Nie myślimy o tym? Wasi bliscy nie mają ochoty o tym myśleć? Jesteśmy społeczeństwem dobrobytu? Jesteśmy tak płytcy? Gotowi tylko myśleć o tym, kiedy się to wreszcie skończy, żeby znowu pojechać na weekend? Na działkę? A co z pieniędzmi, które wpłaciłem na wyjazd? A co z pracą? Wokół tego być może krążą nasze niepokoje i myśli, a Bóg nas zaprasza do konfrontacji. Tak jak Wielka Sobota. Wielka Sobota to jest czas zmierzenia się z własnym lękiem, z własną przyszłością, z własną samotnością, z tym, gdzie ja jestem.
co się ze mną dzieje, jaka jest moja kondycja moralna, ale to jest też czas oczekiwania, to jest czas nadziei, bo Bóg chce nas wprowadzić w przejście między bólem krzyża a wielkim świętem, ulgą, światłem i radością zmartwychwstania. My jesteśmy zaproszeni, żeby już teraz, ten czas, przeżywać, wejść w tę Wielką Sobotę. Niezależnie od tego, czy będziemy mieli możliwość, czy nie, sprawować w tym roku liturgię Wielkiego Tygodnia. Być może pozostaniemy dalej w domach. Być może nie będzie możliwości celebrowania pięknych świąt wielkanocnych, ale Pascha się już zaczyna. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy zaczęli Go słuchać. Ten nasz organizm potrzebuje nie tylko tlenu, ale Słowa Boga. Dlatego nawet jeśli musicie siedzieć w domach, jeśli macie kwarantannę, jeśli wiek czy inne względy każą wam pozostać w domu ze względu na siebie, ze względu także na miłość do innych, to jeśli nie możemy być tutaj w pełni obecni na naszych liturgiach, na drogach krzyżowych, na gorzkich żalach, ważne jest, przeżywajmy ten czas otwarci na Boga, który mówi, pozwalając się uświęcać, oczyszczać Jego Słowu. Jeśli są msze transmitowane poprzez radio czy telewizję, uczestniczmy w nich. Możliwie uczestniczmy całą rodziną. Niedziela. Przygotujcie stół. Przykryjcie białym obrusem. Zapalcie światło. Zgromadźcie się razem. Otwórzcie Słowo Boga, na przykład czytania niedzielne. Pomódlcie się razem. Jak uczestniczycie, oglądacie mszę świętą transmitowaną w telewizji, radiu czy w internecie, nie gapmy się na to jak widzowie. Daj się wciągnąć, odpowiadaj pełnym głosem. Bierz w tym udział, tak jakbyś był w kościele, jakbyś był w liturgii. My tego potrzebujemy. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. My być może idziemy w stronę odkrycia tego, co jest źródłem. Źródłem naszej siły, źródłem naszej wiary, źródłem naszego człowieczeństwa, źródłem naszej nadziei. Jezus czeka u źródła. Czekał na Samarytankę. Daj mi pić. Na krzyżu Jezus też powie to samo. Pragnę. Daj mi pić. Zauważ mnie. Pokochaj mnie. Chrystus rozpoczyna dialog z Samarytanką, wchodząc jakby w jej głębie, żeby mogła zobaczyć, że to, gdzie szukała do tej pory życia, nie zabezpieczało jej życia, nie ratowało jej przed pragnieniem, nie ratowało jej przed smutkiem, przed zadręczaniem się, przed krytyką, przed zakwaszaniem się, przed obawą. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić. Sama byś go prosiła o wodę i on by dał ci wodę, która stałaby się w tobie źródłem wytryskającym ku życiu wiecznemu. O czym Chrystus mówi? O centrum naszej wiary. Centrum naszej wiary to jest Jego ciało i krew oddana za nas na krzyżu. Z Jego boku wypłynęła krew i woda. Chrystus pokonał śmierć, pokonał lęk, pokonał ludzką obawę. Przychodzi, żeby dać nam tej prawdziwej wody. My mamy nadzieję, mówi święty Paweł, bo miłość Boga rozlała się w naszym sercu przez Ducha Świętego, który został nam udzielony. W tych dniach bardzo potrzebujemy modlić się o Ducha Świętego. Prosić, żeby Duch Święty rozlewał się miłością Boga w naszym życiu, w naszym sercu. Prośmy o ten dar dla innych ludzi, dla tych, którzy zachorowali, dla tych, którzy są w kwarantannie, dla tych, którzy są w szpitalu, być może dla tych, którzy będą umierać w tym tygodniu. Dla lekarzy, dla ratowników, dla ludzi, którzy ryzykują. Módlmy się za siebie nawzajem. Bogu dzięki. Kościoły są otwarte. Nasz Kościół jest otwarty. Codziennie jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Kto chce, może tu przyjść, zaczerpnąć wody życia, prosić Boga o Ducha Świętego.
My jesteśmy tu po to, żeby przeciwstawić się temu wirusowi, zarażać się miłością Boga, zarażać się głębokim pokojem, zarażać się spokojem, zarażać się nadzieją. Po to jesteśmy chrześcijanami. Po to są chrześcijanie na świecie. Nie możemy się skulić. Nie możemy powiedzieć wszystko w rękach tylko i wyłącznie nauki. Jeśli będziemy mieli wiarę, jeśli będziemy mieli ufność, jeśli już damy się wprowadzić w paschę, to Bóg podpowie nam, w jaki sposób zwalczyć wirusa. Podpowie nam. Ale tę podpowiedź, ten klucz dostępu znajdą pokorni. Co to znaczy żyć paschą? Przepasane biodra, zapalone pochodnie. Bądźcie gotowi. Utrzymywać się w stanie gotowości, to znaczy utrzymywać się w stanie nadziei, modlitwy. Sam nie dam rady. Sama nie dam rady. Wobec tych różnych wiadomości, wobec tego, co nieustannie pokazują, wobec obawy, lęku, śmierci, która przychodzi blisko, nie dam rady. Potrzebuję Ducha Świętego, potrzebuję miłości Chrystusa, która się będzie rozlewała w sercu, będzie je oczyszczała, będzie je czyniła mocne, zapalone pochodnie. Niech znakiem zapalonych pochodni będzie to, że jeśli będziecie w domach się modlić, zapalajcie światło. Bardzo proszę. Zapalajcie wtedy świece. Módlcie się wtedy przy świecy. Tutaj jest też Najświętszy Sakrament każdego dnia. Są odprawiane msze. Nawet jeśli respektujemy ten rygor, że nie możemy się gromadzić za dużo, możemy się wymieniać. Mocniejsze gatunki. Niech wspomagają słabsze. Jesteśmy też w konfesjonale. Jeśli ktoś potrzebuje, niech dzwoni, niech wzywa. Jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy dla nadziei. Potrzebujemy przeżywać ten czas z biodrami przepasanymi.